Cześć, witam Was na moim kanale. Na czym polega tak zwana ulga dla klasy średniej? Wprowadzona właśnie w tym Polskim Ładzie, zapraszam odcinek, w którym będziemy to omawiali. Słowo wyjaśnienia, czym jest ta ulga? Ulga dla klasy średniej to jest przeznaczona dla podatników, którzy płacą podatek wedle tej skali podatkowej, zatrudnionych w oparciu właśnie o umowę o pracę lub wykonujących działalność gospodarczą. Ulga nie dotyczy innego rodzaju dochodów, przypadkowo pochodzących z umowy o dzieło, umowy zlecenie, no i pozostałych, nawet jeżeli są opodatkowane wedle skali podatkowej. Z ulgi będą mogli skorzystać podatnicy, którzy otrzymują dochód w skali roku od 68 420 zł do 133 692 zł. Ulgę tę można stosować zarówno w ujęciu rocznym, jak również i miesięcznym. Tutaj mówimy właśnie o odprowadzeniu tych miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Czyli przykładowo, jeżeli mam do czynienia z pracownikiem, który w danym miesiącu osiągnął dochód pomiędzy 5701 zł do 11 141 zł, to pracodawca właśnie mógłby obniżyć tą zaliczkę, którą płacę na konto Urzędu Skarbowego, o właśnie tą kwotę ulgi dla klasy średniej. Z tym, że jednak jest takie ryzyko, że jeżeli po prostu doprowadzimy do takiej sytuacji, że obniżamy zaliczki na podatek dochodowy w ujęciu miesięcznym, może to się okazać, że jednak w ujęciu rocznym będzie, po zeznaniu rocznym trzeba będzie podatek zapłacić. Ale wtedy z drugiej strony podatek zapłaci się raz do roku, zawsze lepiej mieć te pieniążki w kieszeni, a nie czekać na zwrot Urzędu Skarbowego. Jeżeli oczywiście trzeba będzie ostatecznie w ujęciu rocznym coś dopłacić. Oczywiście, jeżeli chodzi o ujęcie miesięczne, można z tego zrezygnować. Wymagane jest wtedy złożenie oświadczenia do pracodawcy. Na przykład taki wniosek na formie pisemnej należy składać w każdym roku podatkowym. Takie rozliczenie w ujęciu miesięcznym nie jest możliwe dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Także pracownik powinien złożyć swojemu pracodawcy tzw. PIT-2. Na podstawie tego pracodawca będzie odprowadzał zaliczki na podatek dochodowy, obniżone właśnie o tą kwotę wolną od podatku. A w roku 2022 kwota wolna od podatku to jest 30 tysięcy złotych. Jeżeli takiego PIT-u się nie złoży, to ta kwota zostaje dopiero uwzględniona w rozliczeniu rocznym. Oczywiście wysokość takiej ulgi dla klasy średniej uzależniona jest od wysokości uzyskiwanych przychodów. Oczywiście w przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą, te przychody będą mogły być pomniejszone o koszty uzyskania przychodów, jednak oczywiście z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne. Również wspólnie rozliczający się małżonkowie mogą skorzystać z takiej ulgi. Wtedy każdy z małżonków będzie mógł odliczyć właśnie tą kwotę ulgi od połowy dochodów uzyskiwanych właśnie przez małżonków łącznie z tytułu umowy o pracę czy chociażby działalności gospodarczej, opodatkowanej na zasadach ogólnych. Oczywiście z takiej ulgi również można skorzystać, jeżeli jednocześnie uzyskujemy dochody zarówno z umowy o pracę, jak i z prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. No i do obliczania takiej ulgi jest dosyć taki skomplikowany wzór. Natomiast z tego, co widziałem, już to są dostępne odpowiednie kalkulatory w internecie, które obliczają wysokość takiej ulgi. I tak w przedziale od, powiedzmy, od 68 412 zł do 102 588 zł to się oblicza w ten sposób, że bierze się pod uwagę przychody z pracy czy tam przychody z działalności gospodarczej, mnoży razy 6,68%, odejmuje od tego kwotę 4566 zł i wszystko dzieli przez 17 setnych. A w przedziale od 102 588 zł do 133 692 zł to się właśnie bierze odpowiednie właśnie przychody z tytułu umowy o pracę czy właśnie z działalności gospodarczej, mnoży razy 7,35%, do tego dodaje się kwotę 982 zł i wszystko dzieli przez 0,17.